Czy jesteście w stanie oszacować w tej chwili, bo mnie najbardziej interesuje powiat, powiedzmy, świecki, czy nawet dolnośląskie, jakie w tej chwili jest zapotrzebowanie, jakie są potrzeby na pracowników, czy jakie są braki, czy to bezrobocie, które jest, ono powiedzmy, wiadomo, jest bardzo niskie, ale czy ono jeszcze jest na tyle bezpieczne i ta podaż tego pracownika na rynku jest tak duża, że tutaj pracodawcy nie mają problemu. Czy już można policzyć, ilu dzisiaj na przykład brakuje pracowników w firmach pracujących, nie wiem, w powiecie świeckim, na Dolnym Śląsku? Ja mogę odpowiedzieć na część tego pytania, ponieważ na pierwszym naszym spotkaniu tutaj pracodawców w naszej loży świeckiej, biorąc tak pi razy baumy, jak to się mówi po niemiecku, wyszło, że około 700 osób brakuje tych ludzi tutaj w strefie. I ja wspomniałem, że jeżeli Niemcy nam zrobią, to mówi się o około miliona, które wypłyną. To będzie w przyszłym roku. Ale już teraz rzeczywiście na mały, znaczy, przepraszam, no może nie mały powiat, ale po prostu jeden powiat. Jeśli brakuje 700, to nawet nie powiat. To jest to jest najlepszą odpowiedzią i nie mam. To jeszcze jest to tak, my nie mamy tylko takich klientów, którzy przychodzą, że potrzebują pracowników, tylko no, po prostu kancelaria różnymi sprawami się zajmuje. I każdy mówi i zgłasza, że nie ma pracowników. No więc jeśli chodzi o liczby, no myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest kilkaset tysięcy osób już teraz, mimo wszystko brakujących. Odpowiadając krótko, gdybym był inwestorem zachodnim, to bym się w żadnym wypadku zdecydował na inwestycje w tym regionie. To jest harakiri. Nie mówię tu o firmie garażowej tylko 3 osoby, czy firmie sprzedażowej na całym świecie, gdzie mam swoje biura, skrzynki, nie wiem, w Indiach, Bangladeszu i Wietnamie. Tylko o normalnej, solidnej firmy produkującej, zatrudniającej średnie przedsiębiorstwo 250 osób. Nie wiem, jaki z Państwa stanie, ale to jest tylko nowa inwestycja w Mission Impossible. Czy rzeczywiście z jakiegoś projektu też Państwo, wiem po klientach, pytanie do Was, zrezygnowaliście, bo brakowało pracowników, albo nie było wiadomo kiedy przyjadą, czy kiedy zaczną? Albo czy jest? Ale wszyscy milczą. To może ja mogę wypełnić ten czas, bo jeżeli nikt nie chce zabrać głosu, to tylko odpowiem na pytanie Pana Prezesa. Na tą tezę śmiało postawiono, że Mission Impossible tutaj inwestowanie. Przecież nikt nie mówił, że będzie łatwo w Polsce. Myślę, że czas w ogóle łatwych takich i fajnych miejsc, przynajmniej tutaj w Polsce, czy Europa tam wschodnia, to jest trochę jeszcze niebezpieczna, niestabilna, prawda? Panie Wójcie, ten czas trochę minął. Ja myślę, że tu, wie Pan, ja myślę, że trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby mieć tych pracowników, a możliwości, myślę, są, że jest bardzo duża rotacja wśród pracowników tu Państwa i myślę, że dobry pracodawca to między innymi elementy, o których Pan tutaj mówi, elementy, które powodują, że pracownik chce być związany z firmą, który chce się utożsamiać z firmą, któremu się dobrze pracuje w firmie. Myślę, że w tych firmach, gdzie jest dobra atmosfera, dobra płaca, to nie ma tego problemu z ludźmi. Tak mi się wydaje. Ja nie mówię pierwsze o rotacji, bo to nie ma. Nie, no ja prognozuję. Mówimy o dobie inwestycji. Jak inwestować, jak nie ma infrastruktury? Nie ma szkoły zawodowej, gdzie jest 500 dzieci, nie ma budownictwa i żadnych mieszkań socjalnych typu 600-800 zł w regionie, czy ściągać ludzi nawet z bloku wschodniego. Rotacja zawsze to jest temat całkiem normalny, nie? Jeżeli chce się rozwijać, idę do konkurencji, zapłacą mi trochę więcej. I na tym polega praca, ale to nie polega, mówimy tu o rozwoju regionu. Rozwój regionu polega na tym, że jeżeli dziś jest zatrudniony i pracuje 20 tysięcy osób i mieszka tu, to w perspektywie tego, co powinno być Państwa zadaniem i naszym wspólnym, jest to, żeby za 50 lat było tu 60 tysięcy osób. Żeby szkoły, baseny, infrastruktura, szpitale, żeby się żyło dobrze i dostanie. To jak Pan pokazał. Integracja ludzi tutaj polega nie tylko na obcokrajowcach, żeby się integrowali w regionie, ale na Polakach również. Jeżeli dziś wiemy, że w 1935 roku niż demograficzny spowoduje to, że 6 milionów mniej ludzi w Polsce i się rozstajemy po części z tym, że nie możemy wprowadzić
ilości pobytów w naszym kraju obcokrajowca do 2-3 lat debatuje o tym rząd, nie? To co pracodawca może? To jest amen, pacierzu. Nie możemy dłużej niż 6 miesięcy, koniec. Mamy różne drogi, to fajnie, że pan to pokazał. Jeżeli w szkole zawodowej dziś łowimy dzieci, żeby stworzyć klasę mechanika precyzyjnego między 11 osób, nie wiem, czy pan wie, my tu w 2012 roku już nagrodzeni trzykrotnie, czterokrotnie przez ministra gospodarki prowadzimy ten dualny system, tu najpierw w Podwerku, dzisiaj w Wizji. Ale dziś nie ma dzieci nawet, żeby, którzy chcą się uczyć. No to o czym my tu rozmawiamy? W przyszłości. Tak? No właśnie, rozmawiamy o przyszłości, nie, o czym rozmawiamy, to odpowiadałem za pytanie. Państwo też nie zachęca do tego. Znaczy, bo państwo do rozdania na przykład, no może to teraz wkraczamy w politykę, ale jeżeli chodzi o 500+, to spowodowało to, sorry, no, dystrybucja jest chybiona. Pomysł, okej, nie będę dyskutował nad tym, ale sama dystrybucja tych pieniędzy jest chybiona. Następnie, ja też coś wiem, bo moja szanowna małżonka prowadzi szkołę. I wie, jak jest ciężko dobrać nauczycieli. Po prostu to jest jeden aspekt. A po drugie, no, spowodowało to, jak to ładnie ująć, żeby nie urazić nikogo, że ludziom się nie chce pracować, bo sobie policzą pewne fakty matematyczne i dojdą do wniosku, że im się nie opłaca. Powoduje to takie wtórne bezrobocie też. Ludzie zaczynają, ludzi się oduczyć od pracy. Ale to jest bardzo brutalne, bo politycznie okej. Okay. Tylko powiedzmy jedną rzecz, nie patrzmy tu i teraz. Tym bardziej, że Polska to też jest tutaj, praktycznie są technologiczne rozwiązania. Trochę słabo to wygląda w porównaniu z innymi częściami świata. Szanowni Państwo, no ja uważam, że... Ale to nie znaczy, że my nie chcemy współpracować. Bo po to się spotykamy, żeby znaleźć wspólne drogi. Dlatego mam powiedzieć, że sobie faktycznie teoretycznie dyskutować, to można długo dyskutować, można się zgodzić z polityką państwa lub nie. I to jest jakby sprawa zupełnie inna, wtórna. Natomiast mówiąc o jakby potencjale tego rynku i inwestycjach, które są na terenie naszego powiatu, ja akurat pochodzę z gminy, jestem wójtem w gminie, gdzie tych inwestycji nie ma. No bo jesteśmy gminą, no, powiedziałbym, mniejszego szczęścia, tak bym to określił, tutaj powiedzmy, jest to szczęście. Natomiast, panie prezesie, Żeby nie dyskutować, ale żeby też przeciwstawić się pana tezie, bo tutaj panowie się zaśmiali trochę, pytają się, gdzie jest przedstawiciel Xeosa. No Xeos jednak się zdecydował zainwestować i wybudować tutaj kolejny zakład. I teraz jakby idąc na samym świecie. Dobrze, ale idąc dalszym tokiem. Panowie macie tutaj, pan ma rację, wypowiadając pewną jakby część tej tezy skierowaną do samorządu, tak? Że brakuje szkół, to jest nasza rola, żeby szkoły budować. Ja nawet nie mówię, że brakuje szkół, brakuje dzieci. Ale szkół też brakuje. Jestem szczerze, ale wszystko brakuje. Brakuje, dokładnie. Szkole i przede wszystkim mieszkanie. Przedszkol brakuje. Więc 2 godziny straciliśmy i główny cel, żeby dyskutować, że mają te Indusy, które za 3 miesiące importuje, że mają mieszkać. Tak. I tu się zgadza. To jest... Czyli mówimy o integracji. To, co pan mówił. Ale to więcej, bo brakuje przedszkol, brakuje żłobków, no właśnie, na tak. Tygodniu, tego wszystko brakuje. I teraz tak, ja jestem z gminy, która powiedzmy nie stać jest nas dzisiaj wybudować nowego przedszkola, nowego żłobka. Gdybym miał takie firmy jak państwo, którego średnio zysk roczny, zarówno z tym, jakbym tu policzył te zyski, które są, to myślę, że można to wspólnie z wami zastanowić się, przedyskutować temat i pomagać sobie nawzajem, prawda? Ale przepraszam, bo tu jest... Ale ludzie, panowie, tu nie jesteśmy. Ja się pochodzę w tym kontekście. Dlatego myślę, że... Dlatego też ja jakby chcę zaprotestować tylko przeciwko temu, że nie wolno podjęcie śledzkim inwestować. Tu pan powiedział, że pan by tu nie zainwestował. A ja w Polsce. Zyskowałem swojego losu. Ale skoro jest blisko, to znaczy, bo rozumiem, że no, spotykamy się tu w jakimś obrębie terytorialnym blisko. Bo to czy gmina nawet taka, która nie ma u siebie tego inwestora, nie chciałaby zostać, no, nie chciałaby obsłużyć inwestora, który jest w gminie. Właśnie może dzięki tym mieszkaniom, czy tej szkole. Skoro to jest tak blisko, nie wiem, to jest jakby teraz. Chciałabym, tylko że w takiej gminie zazwyczaj brakuje pieniędzy na to, żeby wesprzeć taką inicjatywę. Ja miałem w projekcie w zeszłym roku, bo chcę to zrobić, uważam, że to jest przyszłość, budowa żłobka. Natomiast
no rynek jest taki, jaki jest. Okazało się po przetargu, że środki, które miałem przeznaczone na żłobek, były trzykrotnie niższe, mniejsze niż to, co wyszło z przetargu inwestycyjnego. Więc automatycznie pewną rzecz zaniedbaliśmy, a być może to było kilku pracowników, którzy być może by przyjechali tu do Państwa do pracy. Natomiast mówię, nam brakuje środków. Jeżeli byśmy zaczęli dyskutować i Państwo byście znaleźlibyśmy jakieś wyjście, to my jesteśmy też w stanie jako samorządy środki znaleźć, żeby zainwestować to wszystko, ale tak czy inaczej niestety niektóre samorządy potrzebują pomocy, bo nie są w stanie z tych pieniędzy, znowu do polityki byśmy musieli się cofnąć. Ale tutaj kolega wspomniał na temat tych elementów związanych z legislacją, no jeżeli jest coś na stole, powiedzmy jest ok, nagle ze względu na elementy homogeniczne. O, to jest takie ładne stwierdzenie, że nasze społeczeństwo jest społeczeństwem homogenicznym, na proces żeby było tak jak jest, pod względem osób siedzących tu i różnych, zostaje to cofnięte, to no, jest coś nie tak. Patrząc na to, co mój kolega jest burmistrzem z Gorzelca, no i mówi Marek, za brzydko mówiąc, za miedzą, tam jest po prostu sajgo. Tam przygotowane wszystko na dzień 1 stycznia 2019 roku, przygotowane, żeby przyjąć, żeby rozmawiać i mówią, to za różnica, on ma jeździć do Wrocławia i przejdzie na następne 190 km, przepraszam, 148 km, i już jest w Niemczech. I on jest szczęśliwy. Tam nawet listy mają, ja nie wiem, może Państwo potwierdzicie, bo w wielu wypadkach, czego potrzebują, jakich fachów, wszystko, nie wiem, może to, ale to jest taka stwierdzenie burmistrza, który mówi Marek, nie tak jak jest. Jakby tak odpowiadając, jeśli chodzi o problemy finansowe w gminach, ale właśnie to brak środków na rozwój, też stąd to nasze partnerstwo poza biznesem z samorządem polega też na tym, że my wspieramy takie starania poprzez pozyskiwanie partnerów. Nie, postaci jest bardzo szybko. No bo się nie znaliśmy jeszcze. Nie, jakby raz prowadzimy inwestycje w tych tam baseny, szkoły i tak dalej, za pośrednictwem BGF-ów i naszych partnerskich banków, z którymi pracujemy. Jakby z jednej strony patrząc, co jesteśmy też w stanie wesprzeć, piszemy dokumentacje, jest plany dla rozwoju strategiczne, jakieś dokumenty dla województwa, dla miast, dla samorządów. Więc to, jeśli mamy tutaj taką wspólną jakąś deklarację czy chęć współpracy, to możemy się nad tym rzeczywiście pochylić, przygotować taki plan dla tych gmin, które są w okolicy i faktycznie, żeby każdemu coś, że tak powiem, skapnęło, w sensie tu możemy zainwestować w socjalne lokale, bo dla firm będzie łatwiej. A tam na przykład właśnie szkolnictwo wzmocnić. My jesteśmy w stanie poprowadzić taki, spinając to wszystko w jednym, taki pomysł na dozór. Tak, no ja tylko... To jest deklaracja już a ja bym chciał, tylko jakby stosunkować się do tej deklaracji, też myślę przedstawić taką deklarację, być może chyba wszystkich samorządów tutaj. My też jesteśmy zainteresowani tym, żeby przedsiębiorcom na terenie naszych gmin czy powiatu żyło się jak najlepiej, żeby im się jak najlepiej inwestowało, żeby jak najbardziej te potrzeby ich były zaspokajane, bo prawda jest taka, że z tych pieniędzy, które wy płacicie, to my żyjemy, prawda? My akurat nie, bo ich nie ma, bo nie ma was, ale niektóre gminy żyją. I wiecie Państwo, ja też trafiłem do samorządu przed 4 lata, a wcześniej byłem też dyrektorem w firmie czeskiej, która produkowała tutaj w Polsce, sprzedawaliśmy. I ja wiem, na czym polega też biznes i tutaj nikt nic nie robi charytatywnie. Ale środowisko, myślę, atmosfera jest w powiecie średzkim. Myślę, znowu powiem powtórnie, tutaj trzeba inwestować, trzeba się rozwijać. A my będziemy na pewno jako samorządy chcieli pomagać, wspierać to wszystko. Myślę, że te spotkanie jakie są Państwa wyobrażenie o tym, co pracodawcy regionu powinni robić, żeby wspierać to, żeby ten biznes był mocny, żeby infrastruktura się zgadzała. Dlatego myślę, to było naszym zamierzeniem i założeniem, że tu siedzimy. My zadeklarowaliśmy jako przedsiębiorcy memorandum 4-5 punktów, na których chcielibyśmy się skupić od dnia dzisiejszego i to spotkanie temu ma służyć. I tu nasza strona jest klarowna. Chcemy wspomagać szkolnictwo, chcemy wspomagać budownictwo, chcemy wspomagać infrastrukturę, chcemy wspomagać inicjatywy społeczne tutaj w tym mikroregionie. Tylko co trzeba zrobić, żeby pasować? Chcemy wspierać promocję regionu, jak było powiedziane, bo Pan to powiedział, że naszym problemem jest to, że jak się spotykamy z samorządowcami, to wszyscy mówią, że nas płacicie więcej.
tak? Ale ja będę wchodził jako tylko komu, tak? To jest też tak mogę powiedzieć. To chodzi o to, żebyśmy wspólnie stworzyli jakiś front. Właśnie może poprzez promocję regionu, jak otworzy pan gazetę, rynek jest taki, że ciągle brakuje wszędzie. We Wrocławiu też brakuje fachowców. We wszystkich wrocławskich gazetach cyklicznie ukazują się jakieś publikacje, które pokazują, jakie możliwości pracy są w sierocie. To znaczy, przepraszam, w Wrocławiu, czy to Pafawak, czy Wago, czy inne firmy, a nie ma takich publikacji, na przykład dla mieszkańców Wrocławia, którzy z tej strony, nie wiem, są właśnie, też mogły 15 minut dojechać do środy, tak? I oni też jakieś, może na początku nie przyjadą do pracy, a później się przeprowadzą, jak będą jakieś rejony pod budownictwo i do rodziny, tak? Ktoś mieszkał w bloku na Myślicach, czy tam w Leśnicy, to myślę, że nie przyjechał do domu jednorodzinnego. Ja się zgadzam z panem w 100%. Malczycy też są takim doskonałym przykładem na to, że kiedyś właśnie w ten sposób myślano, podobnie jak pan mówi, bo w latach 80., kiedy coś się działo, że właśnie kiedy funkcjonował ten zakład, który zatrudnił 1200 osób, to powstało osiedle w ciągu kilku lat, do którego przyjechali ludzie z Wrocławia, około 1000 osób. Takie jedyne miejsce jest osiedle. Natomiast jeszcze odnosząc się do innej części pana wypowiedzi, mówiącej o tym, że przedsiębiorcy, samorządowcy, odpowiadając tutaj na państwa apel, mówią, to płaćcie więcej. Chciałbym powiedzieć tak, przestańcie rozmawiać z tymi przedsiębiorcami, którzy w ten sposób z wami rozmawiają, a popatrzcie na gminy, których nie ma, bo wiecie państwo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W gminach, gdzie dobrze się dzieje, gdzie jest, rozwija się wszystko, samorządowcy też są wymagający, nie chcą iść na ustępstwo. W gminach, w których jest biedniej, w których nie ma przedsiębiorstw, to przecież często ja rozmawiałem z inwestorem, to praktycznie nawet jakbym mógł, to bym mu dopłacił jeszcze, żeby tylko chciał zainwestować i żeby ludzie tutaj miały miejsca pracy, żeby się też krajobraz zmieniał, wizerunek gminy się zmienił. A mogę spytać, dlatego myślę, że dzisiaj jest pytanie... Jest bardzo podobna, to są wszystko w okolicach tutaj trzech tosów, bo dla gmin nie jest tworzonego przez Urząd Powiatowy Pracy, jest, ma, są liczba wymierne, cyfry. Liczba wymiernych ile to jest? Liczba wymiernych, no to 100 pracowników, jest około 160 albo 170 bezrobotnych. Okay. To jest takie chyba... Malczyca? Przepraszam, może zamiast szukać inwestora, pomyślimy, jak połączyć Malczycę z Środą, żeby to zagrać tę pracę. Na przykład. Ja wiem, że z punktu widzenia gminy... 160 osób jest dużo. Szanowni Państwo, ale to jest też tak, że tutaj wiele z panów mówił o tym bezrobociu wynikającym z tych dodatków socjalnych, prawda? Wiecie Państwo, jest ta pewna część bezrobocia, której już nie da się aktywować. To są osoby, którym wcześniej myśmy płacili zasiłki w GOPS-owskie, a w tej chwili, kiedy weszły te programy rządowe 500+, jakieś 300+, to oni już nie przychodzą do GOPS-u, bo mają tamte pieniądze. Teoretycznie są bezrobotnymi, ale to są trudne sobie podróżnie. Wiem, mówiliśmy, pan starosta na takim budzie pamięta inicjatywę, kiedy za czasów Orwelką nie zmieniliśmy nazwę na Redlicy, jak zaprosiliśmy 120 studentów, nie? Znaczy absolwentów studiów, socjologów, psychologów z myślą, żeby zostali minimum kierownikami działu firmy. Ze 120 osób zgłosiła się Angiel, która chciałaby się przekwalifikować. Także pewna grupa, rozumiem, że jest ta marginalna, to jest nie, ale bardzo fajnie pan Dorowski, to trzeba wspólnie coś zrobić, żeby tych Malczycan, którzy chcą pracować, ściągnąć do nas. Szanowni Państwo, ja uważam, że... Ostatnie słowo. Ja bardzo się cieszę, że pan daje takie deklaracje, że pan kolejne organizować takie spotkanie. Zapraszam do Malczyc. Bardzo chętnie zorganizuję takie spotkanie, na którym będzie można porozmawiać i ewentualnie przy okazji poznać gminę. Jeśli można, jasno, przy głosie dyskusji, wracając do roli samorządu i biznesu, dalej jeszcze w naszym kraju powinna obowiązywać zasada, żeby przede wszystkim się przeszkadzać. Tak? I z tym się chyba wszyscy zgodzimy. Nie w nieskończoność trzymać papiery, wydawać pozwolenie na budowę w 8 miesięcy, czy decyzję środowiskową w 12 miesięcy. Tak? Takie rzeczy są naganne i nie powinny nigdy mieć miejsca. To po pierwsze. Po drugie, ja tak patrząc, obserwując rynek pracowniczy naszego całego powiatu, no to my w tej chwili mamy poniżej 6%, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. Dokładnie taką samą mieliśmy 10 lat temu.
2007 roku, co dawało, jeszcze wtedy jako powiat średni, mieliśmy wszystkie 5 gmin, 50 tysięcy mieszkańców, nawet jeszcze nie była ta kwota przekroczona. W tej chwili mamy 54 tysiące mieszkańców i mamy tak samo poniżej 6%, co daje w przeliczeniu około 1200 osób. I pamiętam jak dziś, w 2007, to było 1234 osoby, to taki miesiąc, gdzie było zarejestrowane jako osoby poszukujące pracy. Czyli 1, 2, 3, 4, to dlatego zapamiętamy. I, ale minęło 10 lat i w międzyczasie była wahania różne były, więc tak czy inaczej czeka nas kryzys, tak? Który puka już do naszych optymistyczny. Tak, ja jestem niepoprawnym optymistą, ale wiem, że ten kryzys przyjdzie, to po pierwsze. Po drugie, nie chcę nikogo obgadywać, jeżeli chodzi tutaj o pracowników przede wszystkim ze wschodu. Nie wiem, na ile ich wartość była doceniana w niektórych obszarach tutaj, szczególnie, bo wydaliśmy ponad 3000 zezwoleń w jednym roku tylko, właśnie w większości dla obywateli Ukrainy. Jaki był ich, oni mieli jedną zaletę, że to byli młodzi ludzie, w większości, w 90% to byli młodzi ludzie. Pytanie, co potrafili i czy czegoś się nauczyli. Ja myślę, że te 3 lata, które tutaj spędzili, spożytkują za zachodnią granicą, niestety. Natomiast szanowanie pracy z powrotem wróci i zrobi się rynek taki, jak jeszcze kilka lat temu. Niestety, ale ja uważam, że tak będzie. Że oprócz tego, to, co Pan mówił, że oczywiście trzeba, bo dalej jesteśmy na poziomie tych relacji pracy i wynagrodzenia daleko w tyle, jeżeli chodzi o Europę, ale w jakiś sposób te pensje rosną, tak? Może nie tak szybko, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli, ale generalnie wydaje mi się, że pomimo tych wszystkich problemów idziemy w dobrym kierunku. A jeszcze a propos potencjału, mówię tutaj o uczniach. Prowadzimy statystyki w powiecie średzkim dokładnie od 20 lat. Ilu absolwentów jeszcze wcześniej szkół podstawowych, później gimnazjów trafiało do szkół prowadzonych przez powiat średzki? To jest poziom 55-60%, czyli te 40% gdzieś ucieka. Ucieka na przykład z terenu gminy Miękinia do Wrocławia, bo jest po prostu bliżej. Z terenu gminy Udanin do Jawora czy do Strzegomia, bo też jest po prostu bliżej. I drugim elementem i dużym problemem, to jest to, o czym my mówimy, to jest transport. Transport na terenie całego powiatu, czyli żeby skomunikować dokładnie wszystkie pozostałe gminy, nie tylko na obszarze jednej gminy, co jest oczywiście jak najbardziej pozytywne, ale ten temat jest bardzo ważny dla nas wszystkich, dla tutaj Pana Starosty również, i będziemy chcieli to zmienić też w uzgodnieniu z pozostałymi gminami, bo kłopotem jest. Ja widzę, co się dzieje o godzinie 14, tutaj nie idzie wyjechać tak, ze strefy. Tu jest jeden wielki korek, tak jest. Środa Śląska jest permanentnie zakorkowanym miastem. To jest porównywalne, są w tej chwili korki jak we Wrocławiu, dosłownie. Widzę to z okna. Czasami jest problemem. Także to jest ten chyba fenomen tego rozwoju też, że przed każdym domem stoją 2-3 samochody i każdy ma ten samochód, ale generalnie ilość pojazdów jest olbrzymia i gdzieś to trzeba też pomieścić. Także to taki głos dyskusji. Wiem, jak jest trudno zmieniać też zawód, w sensie szkolić zawodowo, bo jest to najdroższe szkolenie, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe we wszystkich innych porównywaniach. Jeszcze uzupełnię wypowiedź Pana Starosty, jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, to likwidacja szkolnictwa zawodowego, można się tak powrócić do wszystkich, likwidacja szkolnictwa zawodowego pod koniec lat 90. spowodowała, że te problemy pojawiły się teraz. Próbujemy to reaktywować, ale jak Szanowni Państwo wiedzą, łatwo jest zlikwidować, ale znacznie trudniej później odbudować. Także robimy, co możemy. Tutaj Pan Starosta wspomniał o komunikacji. Bardzo ważna sprawa, bo musimy jakoś się tą młodzież, bo my odpowiadamy za szkoły średnie,
dowieść do środy i z tym jest ogromny problem. Ja myślę, że problem jakby asymilowania tych dzieciaków, integracji tych dzieci nie jest problemem. My mamy te możliwości, tylko tych dzieci nie ma. Albo po części uciekają do Wrocławia, czy tam do Szczygłomia, jeżeli my dzisiaj na przykład w tej pierwszej dzieci klasie... Dzieci mamy, tylko te nasze dzieci, tak jak tutaj statystyka powiada, 40% gdzieś Jawor, Legnica, Wrocław, czyli te dzieci, w tej chwili rodzi się bardzo dużo dzieci, bo moja synowa, ja mam wnuczkę 4 miesiące, także na nich korytarzu prawie chodziła, także dzieci mamy odpowiednią ilość, tylko odpowiednio musimy je ich zagospodarować. Następna rzecz, ja jeszcze, jeżeli chodzi o statystykę. Jutro mamy podobne spotkanie organizowane w starostwie przez Urząd Pracy. Ja poproszę panią dyrektor, aby mi przedstawiła, jakie są ewentualnie braki, jeżeli chodzi o rynek pracowników na terenie powiatu średzkiego. Będziemy mieli dość ważne, istotne dane. Także będziemy rozmawiać o podobnej tematyce jak w tej chwili, tylko oczywiście inne. Sami państwo wiecie, jak robimy targi pracy dwa razy w roku. To jeżeli były na terenie starostwa czy w sali konferencyjnej, to żeby po 10 minutach trzeba otwierać okna troszkę, nie? Bo i jest bardzo dużo osób, które przychodzi tylko po pieczątkę, tak? I ucieka. A absolutnie nie chce się w ogóle zatrzymać przy jakimkolwiek stoisku. To jest dobra i tak czy inaczej formuła, żeby zachęcać pomimo wszystko, nawet tych, którzy chcą zmienić pracę, przenieść się w inne miejsce i tak dalej. I dalej będziemy to kontynuować. Ale jeszcze tak sobie przypomniałem, jak więcej jak 20-30 lat temu, jak kończyłem liceum, to tylko w jednym budynku, w obecnym powiatowym zespole szkół ponadgimnazjalnych, wszystkich różnych klas było nas 1500 osób w jednym budynku. W tej chwili ze wszystkimi profilami, ze szkołą zawodową, technikum i tak dalej, logistyki i tak dalej, jest 387 uczniów. Także to pokazuje tak naprawdę, jak zmniejszyła się ilość tych, którzy chodzą do szkoły, nie? Jaka jest mniejsza ilość rodzących się w międzyczasie dzieci, tak? I to jest problem, tutaj gdzieś padło, że w 35 roku tak będzie nas 6 milionów mniej obywateli. Znaczy, ani chyba podejrzewam 500, ani 300 plus, ani senior plus, ani wszystkie plusy, dodatki i ujemne, jak to mówił klasyk, chyba nie pomogą. To jednak zmienia się społeczeństwo, cywilizacja i tak dalej, jeżeli to jest znaczy. Ważny temat, ja pomagam. Jako przedsiębiorca jest pytanie. Chcemy, żeby ściągać pracowników i powiedzieć, dostaniesz mieszkanie za 800 zł. Musisz leżeć dziennie z Wrocławia, płacisz za miesiąc i musisz stać półtorej godziny w korku w jedną stronę, w drugą może tylko godzinę. Chcę ci dać mieszkanie za 800 zł. Co proponuje nam Środa Śląska i gminy Wokół? Ale deweloperzy... Możemy takie mieszkanie zrobić? Deweloperzy jest szansa? Pracują pełną parą. Tu w Środzie powstaje bardzo duże osiedle. Największy deweloper tu w tym chwili zainstalował się, aczkolwiek no ja nie sądzę, że tutaj gminy będzie stać się na to, żeby budować mieszkania socjalne. Oczywiście to na to pytanie powinien odpowiedzieć tutaj pan wójt Malczyc, czy wójt gminy Miękinia, czy burmistrz, ale znając pracę samorządu właściwie od początku lat 90. nie sądzę, żeby gminy się decydowały na budowanie mieszkań socjalnych. Być może, to jest tylko moja ocena taka z tego, co obserwuję. Także tutaj pan prezes powinien namawiać, żeby coś takiego zrobić, ale ja myślę, że to jest trochę bicie piany, bo nie uda się. Nie chodzi o to, może hotele, nie chodzi o to. Przepraszam, mieszkanie bardzo. Proszę państwa, każda gmina ma własną historię, własną politykę i w zasadzie w powiecie mamy dwie mocne gminy uprzemysłowione czy uprzemysławiane. Gmina Środa Śląska i gmina Miękina. Panie dyrektorze, u nas przybywa dzieci, mi zaczyna, ja muszę szkoły rozbudowywać, a nie
mamy więcej dzieci, budowane są żłobki, przedszkola, jest duży dynamizm, ale powiem tak, jeżeli w Polsce nie wprowadzi się pewnych mechanizmów, co na świecie są, w zakresie na przykład gospodarki mieszkaniowej, co pan mówił, że mieszkania były tanie, prosto, że trzeba zmienić prawo lokalowe. Dopóki mieszkanie nie będzie towarem, a będzie dobrem, prostą rzecz, jeżeli nie płacisz, wylatujesz. Jeżeli nie można nikogo z mieszkania nie płacić, załóżmy rok czasu, jego nie można usunąć, będziemy mieli taki, że będzie mieszkanie dobrem reglamentowanym. I dużo mieszkań u mnie w gminie Miękinia buduje się, na przykład w ciągu teraz 10-11 miesięcy mamy nowych 600 numerów porządkowych, czyli można powiedzieć 600 tych, ale proszę Państwa, mieszkanie nie będzie, powtarzam, towarem, będziemy mieli taki, nikt nie wyjdzie, a mieszkanie socjalne, to ja Państwa zapraszam do mieszkań socjalnych, aż komunalnych, ludzie nie dbają o te mieszkania, bo twierdzą, że im się należy. To musi być, proszę Państwa, tu mówimy, czy 500+ jest dobre, czy bezrobocie. Ja uważam, że w tym kraju jest bezrobocie nadal, tylko nie wprowadzono mechanizmów węgierskich. 500+ powinno być sprzężone z podatkiem dochodowym. Pracujesz, odpisujesz. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, że mamy 2,5 tysiąca gmin. U mnie w gminie 3 osoby zajmują się przerzucaniem papierów, czy ktoś ma dochody, czy nie ma dochody. Wprowadzamy mechanizm. 2 dzieci, odpisujesz podatku dochodowego. A tak mamy, jak mamy. Ludzie kombinują, żeby niskie mieć dochody, bo 2,5 tysiąca gmin razy tylko 3, mamy 7,5 tysiąca wolnych ludzi już na rynku. Ale pytanie jest, mamy jakieś szanse? Że... Nie mamy, bo nikt nie chce tego wprowadzić. Ale panie prezesie, czy nie powinniśmy iść w kierunku, załóżmy tym, żeby jakoś skomunikować? Przecież powiat kłodzki, tam jest bezrobocie chyba 20%. Powiat, nie wiem, wałbrzyski tam sobie poradzi. Czy Ząbkowicki. I tutaj pan wybudował fabrykę pod Wrocławiem i owszem, to jest aglomeracja wrocławska, to jest metropolia. Tutaj przyjeżdża mnóstwo ludzi praktycznie z całego świata. Tutaj są inwestorzy i rzeczywiście jest ich bardzo dużo. No i pojawiły się problemy z rynkiem pracy, co jest też rzeczą naturalną. No w tej chwili nam przyjechało bardzo dużo pracowników ze wschodu i też mamy farta, że chcieli przyjechać, bo naprawdę moja cała rodzina prowadzi działalność gospodarczą, ale taką mało, to oni nawet mają ogromne problemy z pracownikami. Także co tu zrobić? No tu... To ja odpowiem. Panowie, podali pewne recepty. Ale wracając do tego kłopotu, i co teraz? Mamy sprowadzić tych ludzi i mają mieszkać Wilni, rozpadających się 20 osób jak Ukraińcy. Oczywiście, otwarte pytanie. Panie czy budujemy te mieszkania, które będą 600-800 zł, integrujemy normalnie ludzi i zatrudniamy na najbliższe 20 lat. Szanowni Państwo, mieszkania komunalne, jeśli to nie są komunalne. Ja się tu skończę. Ramach normalnie. A potem będziesz machał ręką. Nie, panie Wójcie, my nie rozmawiamy o mieszkaniach komunalnych. Jakbyśmy nie byli wśród przedsiębiorców. Rozważamy teoretycznie, rozmawiamy o mechanizmach wspierających państwowych, których i tak nie jesteśmy w stanie zmienić. Jeżeli cokolwiek chcemy zmienić, to musimy praktycznie myśleć. Mówiąc o mieszkaniach komunalnych, nie machaj ręką, socjalnych, to ostatnie takie mieszkania w Polsce powstawały, nie wiem, 30 lat temu, 20 lat temu, przecież tego się nie buduje. Ostatnią rzeczą, jaka była taka tania, to był pomysł TBS-u, prawda? To były Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które też gdzieś ten pomysł umarł, nie ma. Ale odpowiadając na słowa pana prezesa, panie prezesie, ja mam rozwiązanie, jeżeli chodzi o zamieszkanie. To tak jak wójt Miękini stwierdził i dobrego podziału dokonał, na terenie powiatu średzkiego można dokonać pewnego podziału na gminy te, gdzie rozwija się przemysł, gdzie one dużo szybciej wystartowały, z różnych przyczyn, nie będę tego teraz analizował, i gminy, na których nie ma tego przemysłu, między innymi moja gmina. Proszę przyjechać do Malczyc, dam wam hektar ziemi pod budownictwo przy trakcji kolejowej.
gdzie dworzec obsługuje Legnicę 15 minut, do Wrocławia 40 minut jedzie Wrocław. Przywieziecie sobie tym pociągiem kogo chcecie, a oprócz tego założymy spółkę, na przykład prywatno-publiczną i wybudujemy takie osiedle konkretnie dla was. Macie tu kapitał, przecież tu miliardami obracacie. Włóżcie parę milionów w ten biznes, założymy spółkę i wybudujemy w Parcu tak osiedle. Ja chciałbym zabrać tutaj głos, bo jestem nowym wójtem, tak, od niedawna, aczkolwiek po części się zgadzam tutaj z wójtem gminy Marczyce, ponieważ poruszyliście Państwo wiele istotnych problemów. Jednym z takich istotnych problemów jest transport, tak, czyli brak tego transportu powiatowego na terenie naszego powiatu, tak, co powoduje, że czas dojazdu na przykład z mieszkańców, z pracowników gminy naszej, z gminy Udalin jest dosyć długi i tutaj jeszcze dodatkowo jest problem z wjazdem tutaj, czy tutaj na skrzyżowaniu do Środy Śląskiej, które trzeba przebudować, tak, czy w dalszej tam części do strony gminy Miękina, tak. Szanowni Państwo, przedsiębiorcy, zastanówcie się nad tym, żeby wybudować taki zakład na terenie na przykład gminy Udalin, co spowoduje to, że ci pracownicy, którzy dojeżdżają tutaj do miejsca odległego na przykład czy do Błoni, czy też tutaj na teren Komornik, będą szybciej dojeżdżać do miejsca pracy na terenie gminy Udalin. Ja nie mówię tutaj o dużych zakładach, ale może spróbujcie iść w tym kierunku, ponieważ to spowoduje że jest to korzystne dla pracowników, a też dla was, ponieważ ci pracownicy, którzy gdzieś jeżdżą dalej, czy też jeżdżą do innych powiatów, tak jak powiat Jaworski, czy powiat Świdnicki, tak, czy do Żarowa, być może będą pracować na terenie gminy Udalin. Ja chciałbym też dążyć w tym kierunku i będę dążył do tego, żebyśmy taką strefę ekonomiczną, podstrefę ekonomiczną stworzyli na terenie naszej gminy. Nasza gmina jest bardzo atrakcyjna ze względu tego, że mamy autostradę A4, mamy takie tereny, które będziemy chcieli przekształcić i będziemy dążyć do tego, na przykład w Mieście Górnym jest taki teren, i w Chorowicach przy samej autostradzie A4, żebyśmy doszli do tego porozumienia, żebyście Państwo mieli możliwość wybudowania takiego zakładu, co spowoduje, myślę, że pracownicy z naszego terenu gminy Udalin nie będą jeździć do sąsiednich powiatów, tylko będą, wiadomo, pracować na miejscu, bo będą mieli bliżej, tak? Zastanówcie się nad tym. Jeżeli ja mogę się tutaj wtrącić, to jestem mieszkańcem Środy od 11 lat. Tu starosta powiedział, że w tam w ciągu 12 lat czy było 4000 mieszkańców. Ale tak na dobrą sprawę w Środzie Śląskiej nie widać budownictwa. Jest budownictwo jednorodzinne, to jest fakt, Środa Śląskim względem tym się charakteryzuje, ale to jest za mało, tak? Jeżeli wójt gminy Miękinia ma to szczęśliwe położenie przy Wrocławiu i tam to budownictwo rzeczywiście funkcjonuje. I brakuje tutaj w moim odczuciu w Środzie Śląskiej takiego budownictwa deweloperskiego, niekoniecznie bloki czteropiętrowe, to mogą być bloki niższe, bardzo piękna zabudowa w Lutynie chociażby. Są tereny, jest linia kolejowa, tak? To jest pytanie o pewną koncepcję, którą należałoby rozwijać na najbliższe lata, bo to nie jest temat prosty na miesiąc, na rok, na dwa, tylko należałoby naprawdę usiąść w szerokim gronie i się zastanowić, jak rozwiną te tereny w perspektywie 10, 15, 20 lat. Komunikacja miejska, która powstała, to jest bardzo dobre rozwiązanie dla takiej koncepcji, w której byśmy rozwijali rozwój Środy wokół stacji kolejowej. Czyli ta stacja kolejowa jest z boku i tak de facto jest to stacja kolejowa Środa Śląska, ale nie jest. Szypany, tak. Ale nie wiem, w mojej ocenie są tereny na rozwój, ale należałoby naprawdę zastanowić się, opracować koncepcję, jak to rozwinąć, bo bez takiego budownictwa my tutaj przedsiębiorcy nie będziemy mieli skąd brać ludzi. Teraz problem jest taki, że ceny mieszkań w takim Wrocławiu rosną i będą rosły, tak? Dużo młodych ludzi chętnie emigruje na zewnątrz, jeżeli będą dobrze skomunikowani.
mamy linię kolejową. W ciągu pół godziny można ze Środy dojechać na dworzec główny. No to jest bez wątpienia duży atut, tak? Który można wykorzystać, można rozmawiać potem co do połączeń kolejowych. Tylko oczywiście to nie są tematy na rok, ale należałoby się zastanowić nad taką koncepcją, mówię, dłuższą, w jakim kierunku to pójść. To jest kwestia zastanowienia się, jakie grunty przeznaczyć na budowę, zaprosić do współpracy deweloperów, tak? No, to są długoterminowe działania, które należałoby może w tym kierunku właśnie. Mogę to podeprzeć, bo my sąsiadujemy z Wrocławiem wprost. Nie? Dla mnie istotnym elementem problemu jest to, że sporo osób pracuje u nas z Wrocławia. Ale problem jest taki, że nie ma tej komunikacji takiej częstej, tak? Jest jeden samochód, a ponadto nie ma prostej rzeczy, którą ja z wójtem kiedyś rozmawiałem, którą ja od razu oddaję swój pas gruntu przy działce, żeby tylko zbudować ścieżkę rowerową, tak? Ścieżkę rowerową, która pozwoli tym ludziom w sposób bezpieczny z leśnicy wjechać w te tereny, tak? To dzięki temu otwiera się miejsce dla dzieci, które się poruszają, dla szkoły, nawet dla turystyki, to już sami temat, ale również dla zwykłych pracowników. Mówimy tu o samochodach, że jeździmy i tak dalej. Budujemy parkingi, żeby te samochody tam pomieścić i tak je umieścimy, prawda? Natomiast nie ma takiego, właśnie co kolega też powiedział od sąsiadów, nie ma takiego planu strategicznego rozwoju powiatu w tym kierunku, że aha, komunikacja, aha, to, aha, szkoła, aha i tak dalej. Tego brakuje, powiem uczciwie. My obserwujemy to też z takim jakimś tam problemem, troszkę innych pracowników zatrudniamy, więc może mniej potrzebujemy tego pracownika szarego, chociaż to niekoniecznie, bo w tej chwili mamy plany rozwojowe i też się waham, czy podjąć decyzję o kolejnym etapie rozbudowy, kupując 4 hektary następne i budować te nowe hale, ale muszę mieć 80 ludzi do pracy, nie? Nowy, nie? To zapraszamy do dniu udania. Ale to jest element, który tak mówimy, blokuje decyzję biznesową, słuchajcie, z prostego powodu, tak? Czy ja jestem w stanie, bo oprócz zasobów, słuchajcie, maszyn, terenu, infrastruktury, gazu i prądu, to jeden z najważniejszych zasobów tworzących produkcję jest człowiek. Dlatego człowieka trzeba stworzyć te warunki. Dlatego ten potencjał Środy Śląskiej jest w mojej ocenie mocno niewykorzystany. Środa się zmieniła w ostatnich latach na pół, bardzo mocno, tak? Jest kwestia basenu, kwestia zimna, kwestia wyglądu rynku, tak? Różnych innych aspektów i trzeba tylko zachęcić tych młodych, żeby chcieli zamieszkać tutaj, tak? Ale do tego, no my tego nie zrobimy, jeżeli nie będzie tej koncepcji rozwoju powiatu i całościowej i kwestia właśnie przeznaczenia gruntów. Ja może swoim komentarzem, jak to wygląda, bo faktycznie, jak mówię, my budujemy takie strategiczne dokumenty dla regionu Gmin. Jedno z takich pomysłów, który na Śląsku jest wdrażany, to potrzebny jest tutaj koordynator. Jeden podmiot, który jest zewnętrzny, czy to będzie publiczny, prywatny, jakkolwiek, w tym przypadku musi to być na pewno przynajmniej mix PPP, bo tutaj dla komercyjnego podmiotu nie ma, to się nie zetknie. Na przykład na Śląsku zakoordynowaliśmy specjalnie zewnętrzne stronnictwo katolickie, która właśnie powołała spółkę, która będzie zajmowała się środowiskiem podmiotów inwestorów potencjalnych. Natomiast pomysł jest mniej więcej taki, że przychodzi inwestor, który mówi, chce tutaj halę budować, to strefa bierze na siebie po pierwsze odpowiedzialność za budownictwo wokół tego terenu, tej strefy mieszkaniowej i z drugiej strony strefa przygotowuje już na przykład ze związkiem czy z zakładem kształcenia zawodowego i tak dalej, tak dalej, przygotowuje już karty po potencjalnej inwestycji. Więc taki podmiot, który to spinał w połączeniu kilku gmin na przykład, to może było jakieś rozwiązanie. Tutaj to nie będzie miejsca na to, żeby przyjdzie komercyjny podmiot, bo to się finansowo nie zajmie. Tu jest potrzebne jednak być może wsparcie na przykład inwestora w procesie inwestycyjnym, żeby weźmie na siebie część kosztów, to jest nie tylko dla gminy, ale dla tego inwestora, ale takie ktoś, jeden spinający musi też być. Tutaj proszę Pana Burmistrza, może Bardzo chętnie się odniosę. Wszedłem w trakcie dyskusji, ale chyba w dobrym momencie tutaj te głosy były ważne a propos tego, że potencjał Środy jest pod tym kątem niewykorzystany. Zgadzam się z tym, bo moja diagnoza, czy nasza diagnoza, nie działał sam, w poprzedniej już kadencji
jasno to określała, że ten potencjał mieszkaniowy jest kompletnie niewykorzystany, on jest nierozwinięty. Środa doszła do pewnej ściany, jeżeli chodzi o rozwój jednorodzinnego budownictwa. Z jednej strony bariera kapitału, a z drugiej strony bariera kosztów jednostkowych, no bo to osiedla gdzieś dalej się rozpełznął gdzieś na peryferiach, a efektywność tego jest niska. Myśmy to zauważyli w poprzedniej kadencji i dokładnie w połowie lutego 2017 roku Rada Miejska uchwaliła nowy plan, trzeba powiedzieć, aktualizację, ale to był nowy plan dla miasta Środa Śląska. I w tym nowym planie powstało kilka nowych obszarów, można powiedzieć, dla budownictwa. Ale jakiego budownictwa? Nie jednorodzinnego, tylko wielorodzinnego. I to są tereny, patrząc tutaj z tej perspektywy, w bliskim położeniu od tego centrum. Bo my jesteśmy w centrum. Ja obserwuję rozwój strefy jednej i drugiej i widzę, że Państwo przedsiębiorcy macie preferencję na to, żeby rozwijać się jeszcze tam, gdzie są jakiekolwiek rezerwy Waszych terenów kupionych kiedyś. Ku mojemu zdumieniu, ale to jest moje zdumienie, nie ma trendu na kupowanie greenfieldów w dużej podstrefie, tylko jest wypełnianie maksymalne tych terenów, które są w małej. To ma i wady, i zalety. No, zalety są takie, że jest to ekonomiczne, szybsze, tańsze. Ale wadą tego jest to, że jest takie tutaj totalne nasycenie, teren jest tak już zabudowany, że nie ma przysłowiowej gdzie szpilki sadzić z wszystkimi tego konsekwencjami dla, nie wiem, prowadzenia wód deszczowych chociażby, czy najbliższego otoczenia. Już się mieszkańcy buntują przeciwko temu, że na przykład na terenie dawnej Coca-Coli próbuje się coś uruchamiać. Takie czy inne aktywności gospodarcze, ale oni się buntują. Bo dla nich ten przemysł dzisiaj nie jest już tak atrakcyjny jak 20 lat temu, kiedy mieli mieszkania spółdzielcze, tak ten nomenomen, przy zakładzie pracy. Ale rozbiegłem tematu. Więc w samej Środzie Śląskiej, w północnej części Środy Śląskiej, wyznaczyliśmy w planie jakieś 35 hektarów nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Jeden z tych terenów to jest teren dawnej fabryki mebli przy Sikorskiego, między ulicą Chińskiego, czy tą nową winogronową, a asfaltowaną tym łącznikiem, a Sikorskiego. Tam jest potencjał, widziałem koncepcję, inwestor prywatny. Koncepcję widziałem, projektu nie widziałem. Około tysiąc mieszkańców. Taki jest potencjał tego miejsca. Ale to jest jeszcze, bym powiedział, mały projekt, bo największa w tej chwili strefa potencjalnego zamieszkania jest wyznaczona na 30 hektarów. Jest między oprzeszczalnią ścieków, a tą drogą, jakbyśmy jechali ulicą Wierzbową i zamiast skręcać w prawo do zakładów, pojechali prosto. Ta strefa jest oznaczona w planie miejscowym jako takie dwa podobszary otoczone zielenią. Kilkudziesięciometrowy pas zieleni otaczający te dwa grunty mieszkaniowe. I na tamtym obszarze on się znajduje mniej więcej w odległości równej między strefą a stacją kolejową. Tam jest potencjał na około 4,5 no może 5 tysięcy nowych mieszkańców. Czyli my jako samorząd gminny tą lekcję odrobiliśmy, wnioski wyciągnęliśmy. To jest już plan aktualny, legalny i tak naprawdę to są tereny agencyjne. Teraz kwestia tego, kto przyjdzie, jacy deweloperzy, jak się tym zajmą. Ja na razie mam do tej pory negatywne doświadczenia z deweloperami, bo my jako gmina Środa Śląska od 2012 roku, czyli jeszcze za poprzedniego burmistrza, próbowaliśmy sprzedać teren gminny, hektar 70, przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, to niskie, wielorodzinne, ale to niskie, takie dwukondygnacyjne.
proszę sobie wyobrazić, że sprzedawaliśmy to 5 lat. W ostatnim roku, w tym 17 roku, sprzedawaliśmy to już kierując swoją ofertę nie tylko standardowo na jakieś ogłoszenie prasowe, ale do około 50 deweloperów z Wrocławia, z Legnicy, ze Świdnicy. I proszę sobie wyobrazić, że tylko jeden odpowiedział. To jest nieprawdopodobne dla mnie, w moim się nie mieści, oferując hektar 70 blisko parku, blisko centrum Środy Śląskiej, jeden deweloper i to z Wilkrzyna jeszcze, żeby było ciekawie, czyli od pana wójta. No pewnie dywersyfikacja jakaś tutaj w tym wszystkim jest przemyślana. I ten projekt, bo powiem o tym projekcie, ten projekt to się nazywa ulica na Polance, to jest boczna ulicy kolejowa. Jak ktoś wie, gdzie było dawne boisko za Meprozetem, to właśnie tam. I tak naprawdę prace już przygotowujące do inwestycji ruszą w grudniu, czyli za miesiąc. A od wiosny zacznie się budowa tych mieszkań. One, tam jest potencjał na około 150 mieszkań. To już się dzieje, więc w etapach, bo tam jest etapowanie, ewidentnie etapowanie. Teren jest może nie łatwy, ale na pewno wdzięczny, jeżeli się go odpowiednio zainwestuje i zagospodaruje. Więc to już się dzieje. To będzie oferta. Ja już, to jest deweloper z Wilczyna, jak mówiłem, podpowiedziałem, nie wiem, zasugerowałem tej pani, to jest pani, aby się udała tutaj i tą ofertę przyszłą rozpromowała, bo to jest najbliższy, realny projekt. Więc kończąc ten wątek, powiem tak, perspektywa jest tutaj, ja rozumiem pana wójta gminy Udami, doskonale Wojtka rozumiem, bo patrząc na to z punktu widzenia dywersyfikacji, rzeczywiście jakiś zakład czy zakłady tam w gminie Udani, tam też jest autostrada. Tam też jest blisko Dąbrowskiej Szeleźnicy. Tutaj nie ma. Co? Jak tam też, tutaj nie ma autostrady. Mamy krajówkę. Ja mówię tam, czyli w gminie Udani. Natomiast no, jesteśmy przed pewnymi faktami dokonanymi. To tu się dokonał rozwój gospodarczy. To tu była pierwsza strefa, ona się rozwinęła w zasadzie w 100%. To tam jest ogromna strefa i Śledzka, i Miękińska. No, pewnych rzeczy nie odwrócimy. To ma swoje dobre i złe skutki. Ale ja wyciągam wniosek tak, jeżeli to już tu jest i tutaj jest deficyt pracowników, to przygotowaliśmy ofertę na dobrych kilka tysięcy. A ze swojej strony, bo to są tereny bardzo dobrze usytuowane z punktu widzenia bliskości oczyszczalni ścieków, bliskości dostawy wody i tak naprawdę dopięciem tego projektu przyszłego będzie budowa północnej obwodnicy Środy Śląskiej. Ona się zacznie w połowie drogi między stacją kolejową, a nazwijmy to ulicą Żytnią, będzie tam rondo i będzie odgałęzienie w kierunku spółki Śledzka Woda. I to będzie pierwszy etap. Chcemy go zacząć projektować już w styczniu przyszłego roku. Tak, żeby być gotowym na wrzesień do dofinansowania, do wniosku na dofinansowanie. A potem ciągnąć dalej tą obwodnicę przez teren Winnej Góry i zrobić tutaj węzeł, jak mówiłem, ta ślepa ulica prosto i w prawo do zakładu w małej strefie. I to jest perspektywa na tę kadencję, czyli zauważcie Państwo, z jednej strony tereny mieszkaniowe są, deweloperów jeszcze nie ma, ale już powinni się ustawiać w kolejkach, a my ze swojej strony zapewnimy infrastrukturę, czyli te media i tą obwodnicę i wtedy jeszcze dopięciem tego, czy skutkiem tego będzie to, że ze stacji kolejowej, gdzie już przez stację kolejową dziennie jeździ 38 kursów w tą i z powrotem. Ona oczywiście jeżdża na północ gminy, do Szczepanowa, do Środy Śląskiej, dalej na południe. Nie ma jeszcze bezpośredniego kursu między stacją a strefą, czy strefami, ale to jest kwestia organizacyjna. I wtedy będzie bardzo szybki transport, bo ze stacji kolejowej na to rondo, potem koło Śledzkiej Wody, przez Winną Górę jest, i
jesteśmy na strefie ekonomiczne. I to jest plan, realny plan i na tym się będziemy koncentrować. I o tym mówiłem zresztą na sesji inauguracyjnej 21 listopada.